Witam was serdecznie, to jest kolejny odcinek z Gotika i idziemy w stanie do Xerdasa. Tak, wiem, że główne pytanie Gotiku to będzie, stąd mam nick, co nie? Okej, lecimy do tej starej cytadeli orków. Dał nam zadanie? Ja. To w dzisiejszym odcinku wypełnimy to zadanie i zobaczymy, ile czasu zostanie po wykonaniu zadania i może coś się jeszcze zrobi. Na pewno wrócimy do Saturasa. Muszę mu powiedzieć o tym, że wykonałem zadanie i że spotkaliśmy Xerdasa. Co ja robię? O, tak. Hell. Okej. Wrzask bez berserkera i lecimy. Wow. Kiedyś w Minecrafcie chciałem zbudować całą górniczą dolinę, ale za dużo z tym roboty było. Za dużo. Tam już widzimy cytadelę. Fuck. No bo tam są góry dlatego i... Bo jest tak jakoś ustalone, widzicie. Zresztą tak tylko na 7 jest chyba. Nie wiem, nie wiem. Zresztą nieważne, idziemy. O, no. Zdjęcie się przyciąć. Trzeba zapisać. I już coraz bliżej koniec Gotika. Coraz bliżej. Szkoda, nie? Ale jeszcze mamy dużo części do przejścia, więc... Robię wszystkie chronologicznie, więc nie piszcie mi ludzie. Bezi, zrób Gotika 2, noc kruka. Bezi, zrób Gotika 3, bezi, zrób Gotika 2. Ludzie, robię chronologicznie, tak jestem i tak muszę zrobić. To jest tak jakby, no ja nie wiem, po prostu... Gralibyście powiedzmy... Gotika 4, bo się nie wiedzieli, kim jest Diego. Masakra. Albo graliście w Call of Duty MW3, nie grając w poprzedniej części i byście nie wiedzieli, nie wiedzieliście czemu ten ktoś, soap, czemu nazywa się mydło, jest ranny. No masakra, ja tak po prostu nie potrafię. Nie, może niektórzy tak potrafią, ale ja nie, ja muszę chronologicznie przechodzić wszystkie gry. Dla mnie to jest niepojęte, nie znać fabuły poprzedniej części, nie wiedzieć co się stało i grać następną. No ja tego nie rozumiem. No chyba, że chodzi komuś tylko o multiplayer i nie gra w single, to... Może tak wiecie też, ale ja tego tak nie trawię. Zresztą nieważne, wracamy do... Gotika. Ork. Dej. Zapisy tutaj będą orkowie. Orkowie. Już tam walczą. Co ja zrobiłem? Dość silni orkowie. O, ja pierdziele, widzicie to? Oh my godness. Ale było ostro. Podziękować obcy, zły orkowie. Chcieli mnie zabić. Kiedyś brat. Dzisiaj wróg. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci.
dużo zim temu. Oni Senducha, jak Ursza. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Krusza. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Krusza pod ziemią. Podziemna świątynia Śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją, i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię Śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Krusza. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta. Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni. W kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Okej, a więc muszę sobie zasłonić jedną żaluzję, bo mi słońce świeci w monitor. No i od razu Peter. Ja sobie teraz wezmę młot. Czemu sobie wezmę młot? Tu jest taki przełącznik, takie tajne. Klikamy guzik. I stąd schodzimy. I popatrzcie teraz. Widzicie? Jep. On to chyba nie spadnie. To spadnie, jak my spadniemy. I tu to pojawi się, znaczy jest tutaj kamienny golem. No i sobie go zabiliśmy. Ile mamy punktów? O, what the f... A, 47, dobra, nie wiem, tak, co? To jest za dużo, nie? Dobra, pochodnia. Teraz poszukam tutaj czegoś ciekawego, bo to chyba coś było. Ale nie jestem pewien. Eliksirki, no ale zawsze to tam coś, nie?
Teraz który guzik? Chyba ten. Nie ten. Chyba teraz prawda. Obstawiam, że ten po prawej. A tym też da się radę wyjść. Czemu by nie? Ja co do góry teraz pojedzie. Jedzie. O. What the fuck? No. Why? To tym pojadę sobie. Ja tu mam pecha, no. Ale to jest też winda. Tylko, że chyba już nie wejdzie, nie działa. Chyba nie ruszy. Powiem wam, że chyba na pewno. Ja pitole. Pech jak cholera. Ale to mnie debil. Czy chcę w ogóle wyjść, żebyś mógł się przeteleportować? Muszę przecież wracać do Xardasa. Było zrobione specjalnie. Okej, okay, Xardas. Ale te ulumulum to fajnie mówi. Ulumulu. Ta nazwa jest po prostu the best. Xardas. Xardas. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Okej, okay. Oczy pierwszy teleport. Dawaj manę. Teraz wracamy do nowego obozu. Odcinek będzie trochę przykrótki, ale... Tak musi być, tak jest. Dobra, rozmawiałeś z Xardasem? No wiesz. Wiesz? Co wiesz? To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Nie mogliśmy mu powiedzieć, a czemu? Nie wiem. Znaczy, no bo nie może płynąć parę, że to się nie uda, nie? Dobra. Lee przyjął mnie w poczet najemników. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz jesteś oficjalnie członkiem naszej społeczności. Witaj wśród nas. Obyś wrócił cały i zdrowy. Dobra, zdaje się, to kończyło. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Słuchajcie, co mam do sprzedania. Witaj. Jest. Dobra, witaj. Potki jako taką. Mógłbym sobie kupić tam za 50. Nie to! No. To mógłbym sprzedać. To jest amulet płomieni. Pierścień siły. Kimu. Nie to. To też ki tam. Super lodu jako taką. Już nam te czary nie będą potrzebne, więc... Handel wymienny. Patrz, 105, nie.
pancerzu jako tako też nie chcę, to mogę sobie jako tako dokupić jeszcze trochę miksturków. Dobra, dałbym mu 5 bryłeczek. Widzisz, że mi jaka uczciwa oferta przyjęła to? Ja. Czemu nie sprzedałem mu fragmentów golemów? Bo nieważne, nieważne. Teraz sobie pójdziemy do Lee, nauczymy się władać bronią dwuręczną. Lol, na maksa? Wiesz, dokąd leziesz? Nie, dokąd? To droga do siedziby naszej... Dobra, dobra. Lee. Witaj. Cześć. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. Musisz się nauczyć płynnie przenosić swój środek ciężkości. Trzymaj miecz pionowo. Obie dłonie mocno zaciśnij na rękojeści i przesuń go nieco w bok. Teraz uderz szybko. No dobra, tego słucham, jaki to idiota. Oh yeah. Teraz się pójdziemy przez na rano i poszukam kogoś, kto może mi coś sprzedać ciekawego. Tutaj w nowym mocie znajdziemy wszystko, co nam potrzeba. What the fuck? Czego nam potrzeba? Sen dobrze ci zrobił. Okej. Ostrze najemnika. Mam całe wyposażenie najemnika. Oje. Mimo, że tym mieczem nie pocieszymy się w ogóle. A to czemu? Dowiecie się w następnym odcinku. Jak on fajny jest. Będę za nim tęsknić. Spędziłem z nim tyle chwil. Wiedziałem, że będą kłopoty. Nigdy nie posługuję się bronią dwuręczną, gdy mam ją na... Albo w ogóle nie wyszkoloną, albo na adepta, tylko na mistrz. Okej, Gorn. Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako jeden z naszych najlepszych najemników zostałeś wyznaczony do udziału w tej misji. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Czemu nie? I tak muszę dostać się do kopalni. Nieważne, dlaczego to robisz. Cieszę się, że jesteś z nami. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. Do boju! Okej, no to lecimy, nie? No do kopalni. O, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na ciebie tutaj. Wracamy. Wilk coś od nas chce. I na tym skończymy odcinek, który będzie najkrótszym chyba odcinkiem whatever, ever, ever. Wow, luck incoming. What the fuck? Gdzie ja to nie Gorn, wilk?
szpilku. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. Okej, i w tym odcinku to na tyle. W następnym odcinku przyjmiemy wolną kopalnię i poszukamy przyjaciela od Urszaka. Może będę się pachył w tę stronę, mam więcej FPS-ów w tym. A więc w tym odcinku to na tyle, więc jeśli się wam odcinek podobał, zostawcie komentarz, zostawcie kciuka w górę. Jeśli się wam bardzo spodobał, zostawcie również subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Gothica. Cześć!